W dwóch dzielnicach Jaworzna mieszkańcy otrzymali dzisiaj darmowe jabłka. Do Szczakowej i osiedla Stałego trafiło łącznie 20 ton jabłek, które podarowano mieszkańcom. Wszystko ze względu na rosyjskie embargo, które powoduje, że jabłek nie można eksportować do Rosji. W związku z tym, zgodnie z rozporządzeniem Unii Europejskiej, jabłka trafiają za pośrednictwem jednostek charytatywnych do mieszkańców. Jest to takie, myślę, bardzo ważne doświadczenie u nas w Polsce, nie? Że po prostu zamiast, żeby się to wszystko zniszczyło, to no to można będzie to dobrze spożytkować, a ludzie się będą, myślę, modlić i uczyć się też dzielić tym, co mają. Nie? Rolnicy się podzielili tym, co mają, a teraz ci, którzy to wzięli, mam nadzieję, że o tym nie zapomną i tak samo, gdy będzie potrzeba jakiejś pomocy też dla innych, to coś z siebie dadzą. Mieszkańcy Jaworzna nie kryli radości z otrzymania darmowych owoców. Pyszne, pyszne, przepyszne. Tak? Dobre jabłuszka. Jeszcze nie, ale na pewno dobre, bo już kiedyś jadłem te jabłuszka. Bardzo nam się podoba. Oby częściej było.